Mistrzu Jodo, wygnanie nie było dla ciebie łaskawe. Ty dobrze nie wyglądasz też, Palpatine. Trochę snu by przydało ci się. Lecimy dalej z LEGO Star Wars Skywalker Saga. Jesteśmy teraz na Kashyyyk, jest Yoda, jest Chewbacca, jest impreza. I pierwsze zadanko, później interakcje, później dodatki, wszystko będzie super. Let's go. Niedobitki. Okej. Dobra, mamy wojowników łukich i klony. Klony na Kashyyyku, to już jest po rozkazie 66. Ewentualnie 67. No i musimy tutaj iść na te miejsca. Aha, miejsca walki, tak? Dobra, no to dawaj Yoda. Yoda na Kashyyyku, to jest to, nie? To jest to. Dobra. Okej, pierwszy ocalony. Ale było blisko. No, to jest piękne zadanie. Piękne, szczytne zadanie. Dobra, Yoda, szybko, szybko. Mamy Chewiego do pomocy, ale myślę, że Yoda da radę. Chciałbym później sprawdzić z Imperatorem, jakie będą teksty. No i podobno Chewie też ma naprawdę sporo interakcji z różnymi postaciami. Też sprawdzimy. Wow, jakie ataki! Rzuca się jak bestia. Dobra, świetnie, już drugi. Wyzwolony. Wspaniała informacja. Imponujące! Sklonowane klauny. Pięknie. No i jeszcze ostatnia impreza. A Chewie? Chewie ma fajną kuszę, nie? Dobra. Ale tutaj ekipa jest naprawdę świetna. No my już mamy Coruscant za sobą. Ale myślę, że w tym odcinku warto będzie właśnie Jodę z Imperatorem połączyć i zobaczymy, co tam fajnego wyjdzie. Może jakaś rozmowa. Dobra. Jest ostatnia ekipa. A, tutaj nawet... Ciemna strona? Jakiś złoczyńca musi być, nie? Gang. I tam można statek dorwać, spoko. Gang. Dobra, pięknie. Ale tutaj złoczyńce? Bo to nie może być po ciemnej stronie, nie? Tylko musi być taki. Tu chyba nikt nie ma interakcji. Ale możemy sobie wziąć Grievousa. Jeśli zechcesz kiedyś sprzedać czarno, znajdź było za nim rynku. Dobra, lewo, lewo, góra, dół. Pyk, 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 pyk. Dobra i super. Mamy ekipę. Gdybyśmy chcieli później sobie zdobyć ten statek, no to tu będzie miał jeden z naszych dostępny. Dobra, to teraz może zobaczymy, czy jest interakcja z tym, z papciem. Mistrzu Jodo, wygnanie nie było dla ciebie łaskawe. Ty dobrze nie wyglądasz też, Palpatine. Trochę snu by przydało ci się. Nie wierzę! Co za jazda! Dobra, to jest najlepsza interakcja. Trochę snu by ci się przydało. Nie wierzę. Rewelacja. Dobra, idziemy jako papcio. Na swoje klony. Strona mocy pozwoli mi się tym zająć. Panie, pan to żeś wywołał wszystko. Ale teraz odpokutuje, papcio. Dobra, rewelacja. I to już tyle, nie?
Ratuj się. Dobra, dobra. Wracamy do naszego szeryfa. Ale dobry, nie? Tekścik z tym imperatorem. Ten jest piękny tekścik. Zaraz troszkę Łukiego przemaglujemy, ale zobaczmy tutaj, co powie. Okej. Dobra, dzięki. Kajberek. Tym razem Kajberek. Dobra, to mamy 333. Tutaj zobaczmy sobie teraz dodatki. Teraz jest dobra na to chwila. Tryb mamrotania jest kolejny, ale mamrotanie to sobie zrobimy jeden osobny odcinek. Komediowa broń. Okej, komediowa broń. Zabawne przedmioty. No dobra. I teraz tak. Tutaj będzie Chewie. A tutaj będziemy zmieniać. Więc zaczynamy na przykład od Hana Solo. Wchodzę w to. Jaki jest plan? Ej, patrzcie! Banan! A ty jaki masz? A ty masz taki. Dobra, może być. To ja sprawdzę jakieś interakcje i zaraz się widzimy. Zawsze masz wszystko za zły pomysł. Daj spokój. Dobra, taka jest interakcja z Hanem. Tu mamy świetne. Dobra, to teraz zobaczmy. Musi być jako pierwszy Lando. Chewie, jak znudzi ci się kiedyś szwędanie się za Hanem, daj mi znać. We dwóch zawładniemy galaktyką w parę chwil. Mega. Ryk śmiech. Dobra, mega. Zobaczmy kolejne. Podobno jeszcze ten Jedi tutaj ma. Co za takiem droidów na Wookich? A, przepraszam. Z pewnością już o nim wiesz. Ale jazda. To rozkazie. Mega spoko. Jeszcze podobno jest 3PO. Skoro musimy wspólnie podjąć się tej misji, czy możesz przynajmniej nie rozrywać mnie na części? Dobra, super, super. I czy jeszcze ktoś tutaj ma? Zaraz sprawdzimy. Dobra, wiecie co? Jeszcze maska Nata będzie miała tutaj interakcję, ale to jak będziemy na takodanie, nie? Jak będziemy na takodanie i musimy ją odblokować dopiero, bo nie mamy tej postaci. Ale też będzie z Chewiem jakaś interakcja tekstowa. No, fajne mają, naprawdę fajne mają, więc staram się wam tutaj wszystko pokazać. No i jeszcze kolejna misja. Oczywiście, że pomoże. Dobra, jest kolejny gong. Tym razem leśny, ale wydaje mi się, że jak wszystkie tutaj ocalimy gonki, to będzie też jakaś jeszcze misja końcowa, więc warto to robić, warto to robić. On coś tam mówił o kantonice też. Więc nie wiem, czy to to. Ale tutaj! A, tu mają te śmieszne. Dobra, niech będą te śmieszne givery. Ale Han Solo miał mega tego banana. Dobra. O, mamy... Co to jest? Pomidorami rzucamy, czy co? Ojo, ojo. No to w ogóle robi coś tam wrażenie na nich? Robi. Dobra, gong, idziemy. Gong. Dobra, Chewie tutaj będzie bronił. Ale mega impreza. Który wam się dodatek na razie najbardziej podoba, bo... Moim zdaniem wszystkie są super. Ale galaktyczna impreza to na koniec, spokojnie. Ona jest tam za ileś milionów, nie? Ale my mamy już. Bo my mamy jakieś miliardy teraz. Nie mamy milionów, tylko miliardy. Ruch zlokalizowany.
Dobra, gdzie jest Gonku? Gonku, idziemy! Tu jeszcze strzela na dole. Trzeba go pyrkami, balonami, z wodą. Dobra, Pork pomógł. Gotowy? Dobra, czyli tutaj do góry jednak. No to będziemy cię osłaniać, spokojnie, nic się nie przejmuj. Dotrzesz do miejsca. Do tego się szkoliliśmy. Nie. No nie wiem, żeby strzelać balonami z wodą? Nie guź, ty guź już był. Pięknie. Może tutaj. Eksploduje. Patrzcie, Yoda jak walczy. Wygnanie mu nie służy. No i stoisz koło bombki, ziom. Gdzie jest nasz tutaj przyjaciel? Chodź, 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 czysto. Dawaj. Gong. Najzabawniejsze robociki świata. Dobra, mamy. Dobra, proszę się podładować, leśny gong. Panie, tu się nie tańczy. Szturmowiec zwiadowca z Kashyyyk. Ojojoj. Mega. To jest coś pięknego. Patrzcie, jaką ma pukawkę. Ej, ten super strzela. Mega. Dobra, dziękuję bardzo. Aha, coś tutaj jest, tak? Nie no, Kajberka już chyba dostaliśmy. Na Mustafarze. Tak, na Mustafarze pomoże. Dobra, przepięknie. No i tu jeszcze muszę wam pokazać, jest ostatnia misja, natomiast rozpocznie informacje z pierwszej ręki w Tatooine, więc rozpoczniemy, nie? Lecimy do Mos Eisley na chwilę i zobaczmy te informacje. Pomóż mi, Obi-Wanie Kenobi. W tobie nadzieja. Tak, 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 tak. Wiem już o tym. Dobra. Udało mi się odnaleźć jeszcze interakcję Lei z Benem Kenobi. Co ciekawe, jesteśmy na Tatooine właśnie przed rozmową, ale super sprawa, nie? Super sprawa. Z Luke'iem tutaj właśnie nic nie ma. Co ciekawe, ale Ben Kenobi i Leia mają tą słynną interakcję o pomocy. Super. Dobra, niech Ben tutaj wejdzie. Zleceniodawca jest tu od razu. Mój przyjaciel Ponda Baba padł ofiarą niefortunnego incydentu, który pozbawił go ręki. Szczegóły nie są ważne i z pewnością nie była to niczyja wina. Ale wracając, jako lekarz próbowałem sam przyłączyć rękę ponownie, ale nie skończyło się to dobrze. Pomyślałem więc, że należy wezwać ekspertów, jednak nie wiem, gdzie ich szukać. A ty? To nie są eksperci, których szukacie. Pomożesz mi? To lepiej niż się spodziewałem. Oto, czego potrzebuję. Musisz znaleźć kogoś, kto bez zbędnych pytań zorganizuje nam nową rękę dla Ponty. A potem również kogoś, kto ją przytwierdzi. Także bez zbędnych pytań. Jasne? Jasne. Ręka, lekarz, głowa, mózg. Wszystko, wszystko. Odblokowano nowe misje. A, wystarczy rozpocząć. Dobra, wystarczy rozpocząć, czyli tutaj ta misja na Kashyyyk powinna być już dostępna. Tak. Grak Chava. No to tu się widzimy. Ale jazda. A druga będzie gdzieś na Hoth. Okej.
No i mamy tutaj już zadanko odblokowane, jest zleceniodawca. Zobaczmy. Od ręki czy lekarz? Od ręki. Dobra, dobra. Wychodząc obronną ręką, proszę państwa. Wspaniała sprawa. Przemyć zapasowe ręce droidów z kaszyku na Tatooine. Dobra, czyli musimy się po prostu tam dostać. Na Mos Eisley. I tutaj po drodze mogą być jakieś ekscesy. No, znowu jedziemy z jakimś przemytem. No, niektóre zadanka szablonowo, powiedzmy, że się powtarzają. Ale i tak to jest mega ciekawe z historią, nie? Bo takie jazdy tutaj ostatnio były. Przecież na utapu kazali nam lecieć po 6 różnych planetach. Dobra, postrzelamy sobie. No, pewnie, że jest wasz. O, teraz mamy TIE. Wow, co tu się wyprawia? Ale świetne są te miejsca, naprawdę przepiękne. Zwykle jak idziemy w przestrzeń jakiejś planety, no to to nie wygląda aż tak spektakularnie. Wygląda normalnie, czyli bardzo dobrze, ale nie aż tak. Dobra, śmigniemy dalej. Strefa oczyszczona. No przecież patrzcie, jak tu jest przefantastycznie. Dobra, śmigamy dalej. Mogą być 3 takie strefy zakłóceń, ale damy radę. Damy radę z tą ręką. Czyli tam też będziemy mogli sobie zrobić już misję na Mos Eisley. No niektóre takie, które są wymagane, już będą odblokowane, nie? Albo będą zrobione, spoko. Wszystko jest połączone, to jest galaktyka. Musimy ją całą obronić, a nie tylko 5 planet. Ale naprawdę rozbudowaną grę zrobili. Co prawda fabuła nie była aż tak długa, jak myślałem. Bo jednak 9 części pokazać fabularnie, to same filmy były dłuższe od tej gry fabularnej tutaj, ale no i tak to było bardzo, bardzo fajne i widowiskowe, więc no nie ma co narzekać. Jeśli robią tak świetną grę, to nie ma co narzekać. Mogło to się nigdy nie wydarzyć, bo już były naprawdę spore problemy, nie? Nie zwiejesz z tego sektora, o nie! Z datą premiery. Oj, były spore problemy. Dobra, mamy strefę ukończoną. A czy my możemy sobie zmienić statek? Gwiezdne. Dobra, zaraz zobaczę. Nie wiem, może będę mógł sobie zmienić ten statek, to sobie na przykład sokołem polutujemy, nie? Mamy też takie mini statki, albo jakiś, może zaraz śmieszny znajdę. Spoko, spoko. Uwaga, przechwytują nas! Nie daj się! Dobra, ja sprawdzę. Tutaj co my mamy za statki? No mamy różne sokoły. Mamy nawet statek Boby Fetta. Nie pamiętam nic takiego z podręcznika. A, patrzcie. Torpeda, protonówka. Ale nie ma tej petardy takiej, nie? Chyba nie ma. Dobra, lecimy na Tatooine, no to Boba Fett. Ale mega, dźwięki są super. No i co? I galaktykę też będziemy sobie później sprawdzać, okręty flagowe. I różne statki będziemy odblokowywać. Wszystko przed nami. Oczywiście, jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu. Ale na razie priorytet to zadania poboczne i wszystkie postacie. Tym będę sobie podróżował teraz po galaktyce. I piknie, nie? Tatooine to Tatooine. No, zobaczcie, jak pięknie. Nadświetlna i lecimy. Zaprogramowano mnie, abym informował o nowych wskazówkach. Super, ląduje. Dobra, już tutaj czeka na odbiór.
naszej paczki. My jesteśmy tu, gdzie ten sokół startował, nie? Tak, już nam tutaj odebrał łapkę. I co teraz? Można pogadać, nie? Z doktorem w Mos Eisley. Dobra, idziemy pogadać z doktorkiem. Jeszcze też będziemy, spokojnie, spokojnie. Znaczy tutaj Yoda może wskakiwać? Może. Bo tu jest skrócik. Znalazłem w ogóle skrócik właśnie do kantyny. I pyk. Zobaczymy, jak się tutaj Yoda odnajdzie. A jeszcze przecież cała oryginalna trylogia. Niebawem. Hej, akurat żeśmy odebrali niespodziewany transport ramion droidów. To twoja sprawka, co? Nie narobiło ci to problemów, nie? Rękę bym se dał uciąć, że ci się powiedzie. To byś nie miał ręki. Ach, skąd ja w ogóle biorę te żarty? Ale wracając, przyprowadzę Pondę, żeby przeanalizował i wybrał sobie nowe śliczniusie ramię. Naprawimy go w Trymiga! Panie, ale jeszcze potrzeba lekarza. Wychodząc z obronną ręką. Lekarz jest gdzieś na Hof, nie? Wow, mamy... Ej, te droidy to muszą poczekać na zewnątrz. Nie chcemy ich. Proszę tak nie mówić, proszę tak nie mówić. Gdzie była ta postać? Bohater, nie? Tu. Potężny. Brak człocha, wa. To król Kashyyyku. Pięknie. No i ten to wygląda porządnie. Dobra, jest rewelka. I teraz co tu się stanęło? Co tu się stanęło? Misje poboczne. Dobra, tego nie mamy jeszcze skończonego, ale to nie szkodzi. Ale Kashyyyk już jest. No to myślę, że tyle. Myślę, że tyle. Tutaj sobie zrobiliśmy odblokowania. Wszystko jest super. Czego wy się tak cieszycie? No to myślę, że Kashyyyk mamy ogarnięty. No to z takich jeszcze miejscówek z pierwszej trylogii został nam tylko Mustafar, tak? No to widzimy się na Mustafar następnym razem. Wielkie dzięki za oglądanie. Tutaj macie kolejny materiał. Dzięki patronom wspierającym. Przypominam, że jest właśnie taka opcja do wspierania na YouTubie i patronie. Zawsze macie link w opisie. No i niech moc będzie z wami.